To idziemy po Myrona. On nam wskaże miejsce, gdzie jest EPA. Jedna z lokacji z Moda Restoration Project. To taka baza naukowa. No tak, tylko że jak tylko tutaj otworzymy drzwi, to ci strażnicy nas zaatakują. No chyba, żeby przypadkiem któryś z naszych NPC te drzwi otworzył. Tak przeszedł tędy. Dobra, idziemy. Krytyk. I krytyk znowu. Dzięki perkowi Sniper, krytyki teraz będą bardzo częste. Trochę amunicji. Dobra, pogadajmy z Myronem. Aha! Musimy mieć 6 charyzmy, żeby zwerbować trzeciego NPC. Who are you? And how the hell did you get in here? Where are those jackass guards? Twoi strażnicy są zajęci. Odkrywają właśnie, jak to jest być trupem. God damn it! I told Jesus those two morons couldn't guard a stone. So you iced them, huh? Gonna kill me too? Nie, jeśli nie będziesz robił głupstw. Kim jesteś? Who the hell are you? Podróżuję po świecie, to ci wystarczy. Well, that's so. Well, why are you here? Huh? Thought you could hit Myron up for some free drugs? Prochy jakie? You stupid? Jet, motherfucker, jet! You're talking to its maker, its creator, its god. Ty stworzyłeś jet? Damn right I did. I make the shit everybody wants and can't get enough of. A czemu go stworzyłeś? Why? 'Cause I could. Family Mordino needed a product. Myron makes a product. Mordino makes Myron happy. At least as happy as they're able. Nice little circle of love, huh? A może zaproponuję ci inny łańcuszek? Mordino nie potrafią docenić, jakiego asa mają w ręku, a ja potrafię. Yeah, I'm listening. Moglibyśmy sobie pomóc nawzajem. Przydałby mi się ktoś z twoimi umiejętnościami. Może pora opuścić to miasto. Chodź ze mną. Mordino szybko przekonają się, jaki skarb stracili. Their boy wonder leaving town. That'd wake 'em up. Yeah. Pewnie, wtedy dopiero zobaczą, ile byłeś dla nich wart. So, where are we headed? Po prostu chodź ze mną. Why the hell not? Let's blow this popsicle stand. Okej, udało się. Zobaczmy, co tu jeszcze znajdziemy. Pusta strzykawka i jet. Trochę jetu. Te komputery. Bezużyteczne. A tutaj? Steampack. Biurko. O, puste strzykawki. Niedługo się przydadzą. A tutaj? Jeszcze jedno. No, na szczęście... Nikt nie będzie na górze wiedział, że zabiliśmy tych dwóch strażników. Nikt tu nas nie zaatakuje.
Jak ty się odlewasz z tym całym żelastwem na sobie. tak. No tak, nie ma tej lokacji jeszcze. Myron musi nam o niej powiedzieć. Także... On nam zdradzi miejsce tej lokacji, jeśli każemy mu zaczekać. Excuse me. Wait for you here? Are you kidding? Tell me you're kidding. Zostań tutaj. Oh, are you fucking serious? Whoa, whoa, wait. You keep me around? I'll do you a favor. Huh? Well, what do you say? Na przykład co? I've heard of a secret building with lots of strange vegetation around it. If I'm with you, I can point it out on a map. Okej. Sprawdźmy. Jest! EPA, czyli po naszemu Agencja Ochrony Środowiska. Idziemy. O nie. Jakieś rośliny tu nas atakują. Pozbądźmy się. Trafiona. No nie, tylko żeby Myron nie zginął. Słabe te rośliny. Raczej nie zginie. Teraz... leży. I ty. Przeżyła. A masz. Leży. I ty. Leżysz i... jakaś inna roślina wyrwała. A, tutaj jest. Pudło. No. Tak, teraz musimy wziąć kilka rzeczy, które nam się tu przydadzą. Co jest? A no tak. Dużo tych roślin tu jeszcze. Tak, odłóżmy Bozara, nie przyda się tutaj, granaty też, to właściwie też, i zabieramy tak, skóry gekonów, odtrutki, piwo, bimber, kwiaty boka i korzenie ksandrowe, owoce, strzykawki, nuka cola. A jeszcze złom się przyda. I lina. Dobra. Tędy. Później zajmiemy się resztą tych roślin, bo to quest, który dostaniemy. Dobra, spróbujmy się tu rozejrzeć. Tu jakiś budynek. Hmm.
Zamknięte. Spróbujmy otwierania. Nie udaje ci się otworzyć tych drzwi. Potrzebna jest karta dostępu. Aha. No, gdzie się będziemy musieli znaleźć? A tutaj? Co to? Broszura. Witaj w Agencji Ochrony Środowiska. Proszę się nie przestraszyć hologramów znajdujących się w ośrodku. Hologramy zostały specjalnie zaprojektowane i stworzone do zarządzania dużymi obszarami Agencji Ochrony Środowiska, bez pomocy ze strony ludzi. To pierwszy tak ambitny projekt i mamy nadzieję, że w przyszłości znajdą szersze zastosowanie. Ich procesory sztucznej inteligencji pozwalają im odpowiedzieć na każde pytanie, więc proszę się nie wahać zadawać im pytania. Uwaga, hologramy istnieją dzięki zawieszonym kryształom o właściwościach antygrawitacyjnych. Może to zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Proszę dla własnego bezpieczeństwa nie dotykać hologramów. Dziękuję, miłego zwiedzania. O! Ciekawe, co to za hologramy będą. Zobaczmy tutaj. O! Logo Bractwa Stali. Co tu znajdziemy? Znowu ta sama broszura. Jakaś dziwna apteczka. A te terminale? Nic, a nauka? Nic się nie nauczyliśmy. Tutaj. O, owoce. A w tym miejscu? Nic ciekawego. Tutaj jakiś... O, tu jeszcze. Zamknięte. Aha, to samo. Potrzebna karta dostępu. Winda zepsuta. Może wytrych elektroniczny? Nie. A tutaj? Terminal informacyjny. Dobra, potem poczytamy. Teraz idziemy tędy. Skoro nie można wejść normalnie przez windę, musimy znaleźć jakieś inne wejście. Tu możemy jeszcze przejść. Mamy tu taki hangar. W nowszej wersji tego moda nie ma już tego hangaru. No i tej postaci. Jakiś naukowiec, pogadajmy z nim. Tak? Cześć, mam na imię Tommy. Kim jesteś? Jestem znany jako doktor. Dobra, ale co tu robisz? Czemu jesteś tu sam? Reszta tego miejsca wygląda na opuszczone. Wyglądasz na kogoś, kto wie coś o nauce. Może będziesz w stanie zrozumieć, co ja tu robię. Chcesz wiedzieć? Dlaczego tu jesteś? Jestem członkiem grupy naukowców, którzy pracowali tu przed wojną. Niestety, żaden z nich nie był dostatecznie wykształcony ani uzdolniony i musieli wszyscy odejść. Zostałem tylko ja. Czekaj, czekaj. Jesteś częścią oryginalnego personelu? Ale musiałbyś mieć co najmniej 200 lat. W pewnym sensie to prawda. Urodziłem się dokładnie 202 lata temu. Oczywiście nie mógłbym tak długo żyć w normalny sposób. Mów dalej, słucham.
Kiedy wybuchła wojna, ja, tak samo jak i pozostali naukowcy, zostaliśmy zamrożeni w komorach kryogenicznych. Przekazaliśmy kontrolę nad ośrodkiem w ręce hologramów i robotów, a później weszliśmy do hibernatorów, żeby przetrwać w ten sposób najgorsze. Ale wojna zakończyła się wiele lat temu. To prawda. Zostaliśmy zamrożeni 90 lat temu, tylko po to, żeby zobaczyć, jak to miejsce zostało zdewastowane. Większość naukowców wróciła do swoich przerwanych badań, po prostu nie wiedząc, co robić. Nie mogą uwierzyć ich w naukową krótkowzroczność, w ich rażący brak wyobraźni. A przecież nadarzyła się okazja do zrobienia rzeczy niezwykłych. Mieliśmy szansę uczynić świat według naszego pomysłu. To smutne, ale moi koledzy zapłacili za swój brak wizji. Kontynuuj. Nie, tak być nie mogło. Nie mogli tu zostać i wtrącać się do moich eksperymentów. Nie mogli. Spojrzenie doktora utkwiło gdzieś poza tobą. Pogrążył się w swoich myślach. No dobra, to wyjaśnia część tej historii. Ale ciągle coś mi tu brakuje. A tak, przepraszam za to. Czasami mój umysł zmienia kierunek myślenia albo po prostu błądzi. Naprawdę wspaniałe umysły, wiesz? W każdym razie nadal korzystałem ze zbiornika, ale nieco go zmodyfikowałem. Jakie to były modyfikacje? Cóż, za pierwszym razem, kiedy weszliśmy do komór kryogenicznych, to było tak, jakbym poszedł spać i się obudził, ale później zdałem sobie sprawę, że to była strata czasu, więc ustawiłem komorę tak, aby móc z niej korzystać latami, ale zachowując przytomność. Wykorzystuję ten czas na przemyślenia prowadzonych eksperymentów albo wymyślanie nowych tematów. W ten sposób mam możliwość oglądać wyniki moich długoterminowych badań. Czy nie przyszło ci do głowy, że korzystanie w ten sposób z komór może być szkodliwe? Bzdura! Jeżeli już coś, to nawet czuję się lepiej. Dzięki okresom mojej pozornej hibernacji widzę rzeczy jaśniej. Rozumiem je lepiej. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze o czymś innym. Co tutaj robisz? Obecnie zajmuję się wieloma badaniami genetycznymi na okazach, które stworzyłem w celu obserwowania działania wirusa FIV na ich system odpornościowy. Lata temu stworzyłem wiele narkotyków. Udoskonaliłem również kilka już znanych, ale teraz już się tym nie zajmuję. Jakie narkotyki stworzyłeś? Narkotyki? Całe tuziny. Przez te lata stworzyłem mentaty, wygrzew, steampaki, zestawy medyczne różnej zawartości, psycho i wiele innych, których nie jesteś sobie w stanie nawet wyobrazić. Ale już tego nie robię. Stworzyłem pana małego chemika. Teraz on się tym zajmuje. Jest w głównym budynku. Jeżeli masz tyle inteligencji i wiedzy naukowej, ile mówisz, że masz, to możesz z niego skorzystać do zrobienia dowolnej ilości narkotyków i lekarstw. Dzięki, a słyszałeś już o Jetcie? Jet? Ta, o ile się nie mylę, to narkotyk, na którym jedzie cały Reading. To wyjątkowo złożona mieszanka. Moja maszyna nawet na maksymalnej mocy nie mogła jej odtworzyć. Co wiesz o tym narkotyku? Cóż, jest ze mną jego twórca. Błysk w oczach. Naprawdę? Kto? Mogę się z nim zobaczyć? Porozmawiać z nim? Oczywiście, nazywa się Myron. Jest tutaj. Dzięki ci za przyprowadzenie tu tego dzieciaka Myrona. Ma naprawdę ogromną wiedzę. Co prawda nie jest tak inteligentny jak ja, ale i tak jest niezły. Gdyby chciał gdzieś zostać dłużej, chętnie wezmę go na swojego ucznia. Wątpię, żeby chciał być czyimkolwiek uczniem. Lepiej już pójdziemy. Chwileczkę, zanim odejdziesz, proszę, przyjmij to jako wyraz mojej wdzięczności za przyprowadzenie do mnie Myrona. Mi to tutaj i tak się nie przyda. Hej, dzięki, co to jest? To słoneczny spopielacz. Jeden z moich eksperymentów. Zasilanie jest energią słoneczną, czyli nie wymaga żadnej amunicji. Myślę, że na pustkowach będzie bardzo przydatny. Ale w związku z tym mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. O co chodzi? Wygląda, że dużo podróżujesz. Ja jestem ograniczony do terenu agencji. Muszę mieć oko na moje eksperymenty, a potrzebuję pewnych rzeczy, które mi się skończyły. Może udałoby ci się je dla mnie zebrać? Tak, może. Czego potrzebujesz? Nie miałem jeszcze okazji zbadać złotego gekona. Potrzebuję trochę materiału do badań. Zbierz 10 skór złotego gekona i przynieś je tutaj. Na pewno znajdę tu coś godnego twojego trudu.
No już mam 10 skór, proszę bardzo. Cudownie, wyśmienicie. Niech no zobaczę. A tak, nadają się. A teraz zrobisz jeszcze coś dla mnie? Tak, jeśli masz jeszcze coś. Dobrze, więc słuchaj. Mimo, że większość badań prowadzę w magazynach, to od czasu do czasu muszę wejść do głównego budynku. Ale jest tam problem z oświetleniem. Napraw je dla mnie, abym mógł wejść do budynku agencji. Żaden problem. Dobra. Tak długo z nim gadaliśmy, że aż noc się zrobiła. Może pogrzebiemy trochę w szafkach? O, mentaty. Weźmiemy to i to. A tutaj? Pusto. Tak, teraz to, co nam dał, ten pistolet słoneczny. Znaczy się słoneczny opiekacz. Bardzo ciekawa broń. Tak, nie potrzebuję żadnej amunicji. Przeładowanie kosztuje 0 punktów akcji, no ale musi być ładowany od słońca lub w jakichś oświetlonych pomieszczeniach. Jeśli jest noc lub jesteśmy w jakimś ciemnym pomieszczeniu, to nie możemy go przeładować. Tak, bez moda Restoration ten pistolet jest dostępny tylko w jednej z lokacji specjalnych, tych losowych. Natomiast w nowszej wersji moda, jako że nie ma tego hangaru, można go znaleźć w podziemiach Epy, na drugim piętrze w sektorze żółtym. Jak naprawimy jeden hologram, on nam powie, gdzie jest ten pistolet. Tak, jeszcze tutaj mamy maskę przeciwgazową. Przyda się na terenie Epy. W nowszej wersji moda tą maskę można znaleźć w sektorze fioletowym. Dobra, idziemy. Może poczekajmy do rana. Okej. To tak, skoro winda nie działa, musimy znaleźć jakieś inne wejście. Oho. Jakieś psy tu nas atakują. Musimy bliżej podejść. Przy okazji sobie przetestujemy ten pistolet. O nie, Sulik już go załatwił. Ej, nie strzelajcie. Ja też sobie chcę trochę postrzelać. A niech to pudło. Trafiony. Teraz przeładowanie. 0 punktów akcji. I żadnej amunicji nie zużywa. Trafiony. Czy to wszystkie? Chyba tak. Dobra, teraz tak, tutaj przez ten otwór wentylacyjny możemy wejść. Aha, no tak, lina jest potrzebna. Użyjmy. Okej, 75 PD nawet za to. I jesteśmy. Teraz musimy przejść przez te kanały wentylacyjne. Pełno tu robactwa. Trafiona. I niestety nie możemy przeładować, bo jest zbyt ciemno. Zmieniamy broń.
Skorpion. A masz. I ty też. Labirynt. Załatwione. Nie. Tutaj nie działa komputer, idziemy dalej. Założę się, że wejdę do tego otworu wentylacyjnego. No tak, tutaj jest właśnie przejście. Tylko trzeba jeszcze załatwić te modliszki. Okej, idziemy. Tak, jesteśmy na pierwszym poziomie. Znaczy nie, nie na poziomie pierwszym, na zerowym. Teraz tu jest jakby trochę jaśniej, nie. Nie, nie możemy jeszcze przeładować tego. A tutaj co mamy? Trochę ogniw. Komputery nie działają. Tutaj. O! Mentaty, owoce. Oj, manierka skrypty 13. Skąd ona się tu wzięła? Tu może coś będzie, jakieś biurko. Przeszukajmy je. Puste. Komputery. Nic. A tutaj? Wow! 10 pustych strzykawek. I żel biomedyczny. Taki sam znaleźliśmy w bazie wojskowej Sierra. Komputery działają? Nie działają.